tam jest różny był tam omawiany, ale jeżeli są jakieś rzeczy, proszę bardzo. Nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za? 20. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Uchwała następna, rzecz 4 Rady Miejskiej Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie wyboru członka do Rady Działalności Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska. Wczoraj była omawiany temat, tylko nie była podana kandydatura, więc proszę bardzo o podanie kandydatury. Proszę bardzo, Radny Budyn, proszę bardzo. Czy pan Józef Adraska się zgadza? Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby złożyć kandydaturę? Nie widzę, więc proszę wpisać sobie tam w tym punkcie pani Józefa Taraska, radna Józefa Taraska. Proszę. I głosujemy. Kto jest za tą propozycją? 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję bardzo. Następna uchwała 65 Rady Miejskiej Dąbrowej Tarnowskiej z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie umorzenia do zaciągnięcia obowiązek finansowych, prawo upoważnienia do zaciągnięcia obowiązek finansowych wynikającego z realizacji zadania pod nazwą kierowanie innowacyjnego rozwoju międzyregionalnego obszaru funkcjonalnego przy stowarzyszeniu warunków wzrostu mobilności i efektywności wykorzystania zasobów w unikalnym odpowiadające wyzwanie strategii Europa 2020. Również był temat omawiany. Czy państwo chcieli zabrać głos? Nie, więc głosujemy. Kto jest za? 20. Dziękuję bardzo. Następny uchwała. Punkt 6. Podpunkt 6. Rady Miejskiej Dąbrowy Tarnowskiej w sprawie nadania las ulic w mieście Dąbrowa Tarnowska. Bardzo obszerny był temat omawiany. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Bubena, proszę bardzo. Podmioty, które będą poddawać śmieci, podmiot, który będzie odbierał.
odbierał śmieci od przedsiębiorców, od handlowców i od innych, bo to w tej uchwale się mówi, będą zabierać. To dlaczego, jeżeli przyjedzie, jest na moim podwórku, ja prowadzę działalność i ja jako gubernator mam śmieci, drugi pojemnik mam jako firma, to jeżeli przyjedzie podmiot do mnie po śmieci, to dzisiaj przyjedzie potem od gubernata, a jutro przyjedzie pod tę firmę. Podrażamy koszty sami sobie. Proszę Państwa, nieprzemyślana ta uchwała jest w ogóle. Nic się nie stanie, jak nie podejmiemy tej uchwały. Każdy podmiot ma na dzień dzisiejszy wpisane z kimś tam jakąś umowę na wywóz tych śmieci i nic się nie stanie. Należałoby tu przepracować nową uchwałę. Jeżeli jest 6 zł od prywatnego, to jeżeli jest przedsiębiorca, który zatrudnia 10 ludzi, no to 10% stawkę. Jeżeli 6 zł jest mało, jest to przedsiębiorstwo, zróbmy 9 i 18. I w ten czas ten podmiot odbierający będzie sobie jeździł, będzie odbierał śmieci, chociaż my go nie będziemy kontrolować, czy on zabrał od Franka, czy od Janka, na litość boską. Ludzie. A te śmieci, proszę pana, zawędrują na wysypisko. Na wysypisku je zważą i gmina zapłaci drugi raz. I my wszyscy tu, proszę Państwa, zapłacimy za te śmieci po raz drugi. Bo gmina będzie płaciła po raz drugi. Więc proszę, nie przyjmujmy tej uchwały dzisiaj, tylko zróbmy nową uchwałę. Nic się nie stanie, jak tej uchwały nie podejmiemy. Warszawa w ogóle nie ma uchwały na dzień dzisiejszy, w ogóle nie ma firmy wybranej i nic się nie dzieje. Więc i tutaj się nic nie stanie. Jeżeli dany sklep zatrudnia dwie osoby, niech płaci nam dwie osoby. Zresztą jakieś rozeznanie w tym miejscu jest, ile kto produkuje śmieci. Także proszę was, proszę państwa, zastanówcie się, zanim podniesiecie rękę do góry. Bo w styczniu, w grudniu już będziemy ponownie podnosić stawki nie 6,12, tylko będziemy robić 9,18. Dziękuję bardzo, ale panie radny gubernator, umowa spisana jest na półtora roku, nie w grudniu. Proszę bardzo, panu zastępca. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, cieszę się, że tak bardzo pana ta sprawa w ogóle interesuje, ale powiem szczerze, że jestem zaskoczony po tylu miesiącach, że tak potrafił pan w tym krótkiej swojej wypowiedzi pomieszać tak dużo w ogóle różnych tematów i różnych w ogóle wątków. Łącznie z tym, że próbuje pan podważyć uchwały, które były w grudniu później, wcześniej podjęte, a oprócz tego były później poprawiane. Wiedzieliśmy dokładnie, jaki system obowiązuje i czego to dotyczy. W związku z powyższym, ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, żeby ludziom zafundować cały cykl, zaczynając od uchwalania nowego wzoru deklaracji, nowe stawki, wszystkie historie, cała w ogóle edukacja. Ale proszę pana, ja mówię o tym, co pan przed chwileczką powiedział. Jak to jest nagrane, to możemy rozmawiać o szczegółach, bo proszę pana, pan pomylił wszystkie możliwe elementy dotyczące gospodarki odpadami. Są możliwości finansowania, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami od osób, które zamieszkują na posesji i które nie zamieszkują. I w związku z czym jest to definitywnie rozdzielone. Ta uchwała dotyczy tylko egzekucji tego obowiązku, który jest zapisany w artykule 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Czyli każdy przedsiębiorca, każde biuro, każdy zakład pracy ma obowiązek zawrzeć umowę. Jeżeli nie zawrze tej umowy, to gmina przejmuje ten obowiązek i ma tutaj określone górne stawki, za jakie ewentualnie może świadczyć te usługi za tego przedsiębiorcę. Ta uchwała dokładnie tylko tego dotyczy. Nie dotyczy tego, o czym pan wcześniej w ogóle mówił. W związku z czym ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy się temu przyglądali, żebyśmy to analizowali. Natomiast nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy. Jak pan próbuje osobę zatrudnioną w firmie porównać do gospodarstwa domowego i do takiej samej ilości odpadów w ogóle i powiedzmy sobie wskaźników,
i liczysz to w ten sposób, to życzę wszystkiego najlepszego. To w tym układzie przeniesiemy cały ciężar, albo znaczny ciężar przeniesiemy z mieszkańców na firmy. De facto w ogóle finansowania całego tego, powiedzmy sobie, przedsięwzięcia. W związku z czym? Nie, z mieszkańców na firmy, bo później to firmy chciałyby po prostu w jakimś sensie mniej finansować po prostu cały ten system. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie ma tutaj żadnego problemu. Firma może sobie dogadywać stawki, zasady, co, jak, gdzie. Ma fakturę, którą może wpisać w koszty, ma możliwość odliczenia VAT-u. Ten system wydaje mi się, że jest rzetelny i uczciwy. W momencie, kiedy by te stawki w ogóle były, VAT-u na pewno, jako powiedzmy sobie te ogólne, ten quasi podatek śmieciowy jakby był, na pewno VAT-u firma nie może z tego odliczyć, bo on nie zawiera podatku VAT i to jest jednoznaczne stanowisko. W związku z czym wydaje mi się, że my musimy tutaj w jakimś sensie tutaj tylko doszczelniać to. Wcale nie oznacza, że po jakimś okresie czasu nie trzeba będzie, kiedy będziemy mieli pełną wiedzę, jak ten strumień odpadów się po prostu w tej chwili kształtuje. Bo dzisiaj ktoś, kto mi zaczyna mówić, że wszystko wie na temat odpadów, mówi nieprawdę. I to nieraz w dużych miastach, bo po prostu ten system był rozproszony, wymieszany, nie wiadomo było co, jak, przyjmuje się wiele rzeczy ze wskaźników. Wskaźnik to bierze się nieraz mieszkańca w Krakowie czy w Warszawie, gdzie poziom konsumpcji jest całkiem inny, przyrównuje się, czy próbuje się przyrównać do mieszkańca jakiejkolwiek miejscowości, gdzie duże bezrobocie, gdzie masę w ogóle różnych rzeczy występuje odmiennych od tamtej struktury, w związku z czym efekt jest taki, że później wychodzą nonsensy. Tutaj się musimy na to w jakiś sposób przygotować, musimy to próbować zweryfikować. Jeżeli ktoś ma spisane umowę, ma faktury, to proszę Państwa, tej uchwały absolutnie, a to jeszcze raz podkreślę, absolutnie nie powinien się obawiać, bo ma wszystko tak, jak stanowi prawo. Natomiast to jest tylko dla wąskiej grupy osób, firm czy jakichś tam powiedzmy urzędów, gdzie po prostu to nie jest realizowane. I w związku z powyższym, w tej chwili już rozpocząłem całą kampanię informacyjną. Idą informacje, poszły na stronę m.in. Zrzeszenia Przedsiębiorców, informacje, jak ten system w ogóle ma być. Jestem w kontakcie w ogóle z tymi, powiedzmy sobie, osobami, które wchodzą w skład zarządu. Będziemy niejako pytali na samym początku, jak to jest, czy mają w ogóle, czy żeby po prostu te umowy były, bo nie mam, powiem szczerze tak, nie mam za bardzo specjalnej ochoty prowadzić całego postępowania egzekucyjnego, bo ono jest trudne, żmudne i nieraz może się okazać, że obarczone wieloma w ogóle niewiadomymi. W związku z czym wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć i stawiać na jedną zasadniczą kwestię. Uświadomienia sobie, że to jest nieuchronność przez wszystkich i w którymś momencie to stosowanie prawa i akceptacja do tego prawa jest zdecydowanie większa. Dziękuję bardzo. Są pytania w tym punkcie jeszcze, ale... Jeszcze uzupełniające, bo pan burmistrz nie odpowiedział na zasadnicze moje pytanie, które było jednoznaczne. Jak rozliczy gmina firmę, która weźmie od przedsiębiorcy, wrzuci do tego kontenera, kontener śmieci od przedsiębiorcy i od prywatnego, zawiezie na wysypisko i zważy. I gmina płaci mu za tonę według faktury, którą przywiezie z wysypiska. Jak to rozdzielić? Tak to prosto. Zgodnie z umową, zgodnie z zasadami, które są określone w specyfikacji, my mamy między innymi wgląd w całą dokumentację w ogóle firmy przewozowej, łącznie z tym, że mają nam przekazać trasy, które rejestruje GPS. Każdy pojazd musi mieć zamontowany w tej chwili GPS. I w związku z czym porównam, wezwę przedsiębiorcę, porównam w ogóle z jego kwitem, datą, kiedy została, powiedzmy sobie, wystawiona, powiedzmy, faktura, datę świadczenia usług i wtedy wiem wszystko dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są pytania? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa,
Może siadło powiem, czytam uchwałę Rady Miejskiej Dąbrowy Tarnowskiej dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie ogólnej stawy opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania opłatów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bez odpływowych i transportu nieczystości ciepła. Kto jest za? Proszę iść. Kto jest przeciw? Dwóch przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Następna uchwała 6.8 Rady Miejskiej Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości działki nr 197/1 we wsi Morzygna. Również temat był omawiany. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? 19. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następna uchwała, punkt 6, punkt 9 Rady Miejskiej Dąbrowy Tarnowskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości. Chodzi o nieruchomość w Krasówce Chorąckiej. Państwo radni wczoraj na ten temat rozmawiali. Czy są pytania? Proszę pan burmistrz. Panie przewodniczący, tak naprawdę obiecałem, że dzisiaj wyjaśnię ten zapis paragrafu 1.4. Konieczne to, żeby wyrazić zgodę na odcinanie nabywanej nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym, czyli z użytkownością dożywotnego, bezpłatnego zamieszkiwania budynku mieszkalnych, dostania budynków gospodarczych przez zarzędzę. Więc wyjaśniłem to. To wynika z tego, że z rozmowy, jaka została przeprowadzona w DPS-ie z tą panią, wynika to, że ona ma jak gdyby tak. To znaczy oczekuje to, że jeżeli jej się stan, to da